Witajcie maturzyści. Przed Wami bardzo ważna decyzja. Wybór studiów. Początek pięknego studenckiego życia. Nazywam się Dalecka Marta i jestem wykładowcą akademickim Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Zielonogórskiego. Pokażę Wam, że wychowanie fizyczne jest nudne, ale nie na naszej uczelni. Oto katalog dyscyplin sportowych, które będziecie mogli wybrać w ramach przedmiotu wychowanie fizyczne. Chodźcie ze mną! Nieraz już pewnie spotkaliście się z grami drużynowymi. Piłka nożna, siatkówka, koszykówka oraz zajęcia ogólnorozwojowe. Jest to nieodzowny element każdej aktywności fizycznej, które u nas będziecie mogli doskonalić. Kulturystyka, core and stretch, fitness i zdrowie kręgosłup. To must have każdej wysportowanej sylwetki. Dla osób, które lubią ruch na świeżym powietrzu, zapraszamy na bieganie lub na kijki, nordic walk. Chodźcie na przechadzkę. Czy to ryba? Każdy student dobrze pływa. Gdy nie idzie Ci pływanie, zapraszamy na aquafitness! Gdybyś jednak potrzebował mocniejszych wrażeń, pojedź z nami na trekking w góry albo na spływ kajakowy. Tam zawsze jest wesoło. Idziemy! Czy widzicie, że na Uniwersytecie Zielonogórskim wspieramy osoby z niepełnosprawnością? Mamy na nich przewidzianą boczję, rehabilitację i sport osób niepełnosprawnych. Są to dyscypliny z mocnymi filarami. I co? Znaleźliście coś dla siebie? Pamiętajcie, że aktywność fizyczna jest to nieodzowna część życia studenckiego. Wyciśnijcie z niego ile się da. Pełną ofertę znajdziecie tu? Nie. Tu? A. Tu. Kliknijcie, zapoznajcie się, przybywajcie. Do zobaczenia!